Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczystościach z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. W oddali już widać szwadron kawalerii Wojska Polskiego, który towarzyszy panu prezydentowi w drodze na Plac Marszałka Piłsudskiego. Pan prezydent po przybyciu odbierze meldunek od szefa sztabu generalnego, generała Rajmunda Andrzejczaka i przystąpi do przeglądu wojsk zgromadzonych na Placu Marszałka Piłsudskiego. Asystę w dniu dzisiejszym stanowią Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Pluton Salutowy oraz pododdziały reprezentujące Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Specjalne, Żandarmerię Wojskową i Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Słyszymy sygnał baczność. Baczność! Na ramię! Dowódca uroczystości, pułkownik Leszek Szcześniak, na prawo, wydał komendy. Panie prezydencie, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Andrzejczak melduje. Pododdziały Wojska Polskiego do uroczystej odprawy wart z okazji Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Pan prezydent i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego dokonają teraz przeglądu pododdziałów i oddadzą honory sztandarom występujących jednostek. Warto wspomnieć, że współczesne polskie sztandary wojskowe to następcy występujących już we wczesnym średniowieczu chorągwi. Galan o nim wspominał o urzędzie specjalnego wojownika noszącego znak chorągiew. Stąd też dzisiejszy stopień wojskowy chorążego. Miały one różne kształty, nanoszono na nie krzyże, proste, ukośne, postacie ludzkie, a nawet gwiazdy. Z chwilą wyniesienia orła do rangi godła Królestwa Polskiego pojawiła się pierwsza chorągiew państwowa. Na sztandarach pojawiały się dewizy, jak na przykład honor i ojczyzna, w imię Boga, za naszą i waszą wolność, wolność, równość, braterstwo. Na polu bitwy chorągwie wyróżniały oddział wojskowy, wskazywały kierunek uderzenia lub miejsca zbiórki. W czasie walki chorągiew była zawsze chroniona przez doborowy pododdział. Otaczano ją czcią, oddawano honory i na nią do dzisiaj składa się żołnierskie przysięgi. To ważny sztandar jest do dziś tak szczególnie czczony i ochraniany, że jednostka wojskowa, która utraciłaby swój sztandar, może zostać rozwiązana. Obecnie całokształt spraw związanych z symboliką, nadawaniem i wglądem sztandaru jest uregulowany ustawą o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jak Państwo pewnie zauważyli, epidemia koronawirusa dotknęła również uroczystości wojskowe. Jedynym pododdziałem, który dziś występuje bez maseczek ochronnych, jest Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Thank you.
Za chwilę dowódca uroczystości poda komendę do podniesienia proporca prezydenta na maszt. Proporzec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest wzorowany na przedwojennej chorągwi Rzeczpospolitej, która została ustanowiona w 1927 roku. Znak wzorowany na przedwojennej chorągwie Rzeczpospolitej w latach 90. używany był przez marynarkę wojenną, wciągany był na maszt podczas pobytu na jednostce prezydenta RP. Ale kiedy zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi miał przejąć prezydent Lech Kaczyński, zdecydowano, że użycie proporca prezydenta zostaje rozszerzone na całe wojsko. Proporcem prezydenta RP została przykryta też trumna z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proporzec wciągany na maszt oznacza, że pan prezydent jest na miejscu uroczystości lub też w jednostce wojskowej, czyli to taki znak dla wszystkich, że tam jest najważniejsza osoba w państwie i zwierzchnik sił zbrojnych. Trybuna honorowa, przed chwilą przywitanie z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Dzisiejsza uroczystość ma charakter szczególny dla Polaków i dla żołnierzy. To setna rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, kiedy to odparliśmy... Proporzec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieść! Armii Radzieckiej. Sygnał prezydencki to jest to, co w tej chwili słyszymy podczas wciągania proporca prezydenckiego. Pod oddziały baczność, na prawo patrz, poczet flagowy, do podniesienia flagi państwowej, marsz! Z szyku kompanii reprezentacyjnej wystąpił poczet flagowy w składzie dowódca pocztu kapitan Mateusz Złamaniec, a my w górze widzimy defiladę lotniczą. Uroczysty przelot rozpoczął zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry z Dęblina. Iskry przyleciały z Dęblina, pokonując 107 km w około 20 minut. Ugrupowanie poprowadził lider zespołu, kapitan pilot Mateusz Kubiak. Za biało-czerwonymi iskrami formacja 6 samolotów F-16 z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w ugrupowaniu Grot. Jastrzębie to jedno dwumiejscowe myśliwce o pojedynczym napędzie turboodrzutowym. Efy wystartowały z lotniska w Łasku i pokonanie 296 km zajęło im 28 minut. W 14 miastach Polski dziś w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, dziś w Dzień Wojska Polskiego, w Święto Wojska Polskiego będą przeloty samolotów bojowych w różnych godzinach. Będzie to miało miejsce. Kończę. Dowódcą pocztu jest kapitan Mateusz Złamaniec, flagowy to starszy sierżant Stanisław Daśko. I kolejna formacja F-16 to 4 samoloty F-16 z 480 Eskadry Lotniczej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie. Aktualnie pododdział przebywa w 32 bazie lotnictwa taktycznego w ramach umowy międzynarodowej jako Aviation Detachment. A śmigłowce i samoloty bojowe pojawią się dziś nad Białymstokiem, Szczecinem, Poznaniem, Krakowem, Lublinem, Kielcami, Rzeszowem, Olsztynem, Wrocławiem, Łodzią i nad Westerplatte. Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej flagę państwową podnieść! Polska,
hymn odśpiewany nie tylko przez chór reprezentacyjny, ale również przez żołnierzy. Proszę Państwa, przepraszam bardzo Panie Rektorze, ważne z okazji święta Wojska Polskiego wiszą flagi rodzajów sił zbrojnych. Za chwilę okolicznościowe przemówienie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Sierpnia 2020 roku. Wyjątkowe miejsce, plac marszałka Józefa Piłsudskiego u grobu nieznanego żołnierza w setną rocznicę wielkiego zwycięstwa, polskiego zwycięstwa dla wolności Europy. Serdecznie witam wszystkich znakomitych gości, przede wszystkim pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę wraz z małżonką. Marszałków Sejmu i Senatu, ministrów, również znakomitych gości reprezentujących państwa sojusznicze na czele z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo, który reprezentuje prezydenta Stanów Zjednoczonych pana Donalda Trumpa. Witam serdecznie generałów, dowódców Wojska Polskiego, oficerów, podoficerów, żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych, a szczególnie żołnierzy Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Rumunii i Chorwacji. Jesteśmy potomkami zwycięzców Wielkiej Bitwy Warszawskiej. Jesteśmy im wdzięczni za to, czego dokonali 100 lat temu. Zwyciężyli dzięki heroizmowi żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki talentom dowódców Wojska Polskiego i dzięki poświęceniu polskiego narodu. Pamięć o tych czynach będzie wieczna. Pamiętamy o tym, czego dokonali. Jesteśmy im wdzięczni, są dla nas przykładem, wzorem do postępowania w naszych czasach. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim zebranym, dziękuję, że tylu znamienitych gości uczestniczy w święcie Wojska Polskiego, a szczególnie dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę. Dziękuję. To było przemówienie powitalne ministra obrony narodowej, a za chwilę apel pamięci. Poległych niepokonanych do apelu pamięci przywoła major Robert Herman z dowództwa garnizonu Warszawa. Apel pamięci. Apel pamięci odczyta major Robert Herman. Po apelu pluton salutowy odda 21 strzałów armaty, a następnie trębacze odegrają hasło Wojska Polskiego. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do uroczystego apelu pamięci, aby z okazji święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Wzywam wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów złożyli na ołtarzu ojczyzny największy dar, swoje życie, a ich mogiły, rozsiane po całej Polsce i świecie, są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców,
bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z pól chwały Kirchholmu i Kłuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie! Do apelu! Wzywam konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie! Do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie! Do apelu! Wzywam naczelnego wodza Wojska Polskiego, pierwszego marszałka odrodzonego państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy, którzy wykuwali niepodległość i granice II Rzeczypospolitej. Wołam legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku stawili czoła bolszewickiej nawale. Przywołuję was, obrońcy przedmościa warszawskiego w Ossowie i Radzyminie, uczestnicy przeciwuderzenia z Nadwieprza oraz żołnierze broniący Płocka, Lwowa i Zadwórza. Stańcie! Do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, operacji Burza i Powstania Warszawskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wołam wszystkich rodaków poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zamordowanych przez niemieckiego i sowieckiego okupanta. Stańcie! Do apelu! Przywołuję żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia, w imię pokoju oddali swe życie w różnych regionach świata. Stańcie! Do apelu! Wzywam wszystkich polskich patriotów, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie! Do apelu! W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej zwracam się do was, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech będą oni dla nas przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!
Z okazji Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej salut narodowy! Pluton salutowy ze składu Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oddaje salut narodowy wyjątkowo dzisiaj, jak z okazji Święta Narodowego, 21 salw armatnich. Salwy oczywiście odbywają się w określony przepisami sposób. Co 5-6 sekund następuje wystrzał. Oczywiście pociski typu, nie pociski, naboje. Bo pocisk to jest część naboju. Naboje dym, błysk, czyli dają tylko huk, trochę dymu. Nie ma się co obawiać, żaden nabój nigdzie nie spadnie. Na placu dzisiaj pojawiło się, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia defilady kołowej i defilady czołgowej na ze względu na pandemię, pojawiło się trochę sprzętu wojskowego, czołgi, transportery opancerzone, także zachęcamy Państwa, szczególnie warszawiaków, o przybycie, oczywiście zachowując stosowny dystans, jest możliwość zobaczenia tego sprzętu. Za chwilę uroczysta odprawa wart. To jedna z najbardziej widowiskowych części uroczystości. Na ramię. Będziecie mogli Państwo podziwiać wyszkolenie żołnierzy w zakresie musztry. Dowódcy wart występują z szyku. I zbliżą się do dowódcy uroczystości, pułkownika Leszka Szcześniaka, dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, w celu złożenia meldunków o gotowości do uroczystości, do odprawy wart. Uroczysta odprawa wart to taka część ceremoniału wojskowego, która jest powiązana z regulaminami wojskowymi, skąd meldunki o gotowości wart, stąd zmiana posterunku honorowego. Nie będziemy Państwu przedstawiać dowódców, sami się świetnie przedstawią. Proszę tylko uważnie się wsłuchiwać w meldunki. Pododdziały, spocznij! Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Stępniak melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły wojska lądowe. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Marczyk melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły siły powietrzne. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Narloch melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła marynarka wojenna. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Kudyk melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiło dowództwo garnizonu Warszawa. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Radajczak melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojska Obrony Terytorialnej. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Wolny melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojska Specjalne. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Kowalski melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawił
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Panie pułkowniku, dowódca Warty, kapitan Pomiotło, melduje Wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Żandarmeria Wojskowa. Dowódcy Wart, stąd! Z pierwszych w historii chyba. Złożenie meldunków odbyło się zza maseczek. No mamy nadzieję też wszyscy, że może po raz ostatni, że te wszystkie może wrócimy do normalności. Że nie będziemy zamaskowani. W dzisiejszej sytuacji, przy dzisiejszej pogodzie jest to duże utrudnienie. Dowódcy zajmą miejsca w szyku przy swoich pododdziałach. Po czym odbędzie się tak zwane zaprzysiężenie wart. Tym bardziej zagrają sygnał Służba Wartownicza. To taki sygnał na trąbce wywodzący się jeszcze z czasów rzymskich. Oznaczał, że nastąpiła zmiana wart w obozie i zmieniono hasło wstępu. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył dobiec, będzie miał problemy, żeby dostać się do swoich miejsc pobytu. Prezentuj broń! Służba Wartownicza! Pododdziały na prawo, patrz! Dowódca warty z dowództwa garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana, wystąp! Do środka, łącz! Macie Państwo okazję podziwiać najlepiej wyszkolonych żołnierzy, którzy zostali wyznaczeni do składu posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana posterunku honorowego to chyba najbardziej widowiskowy, ale też najtrudniejszy fragment dzisiejszej uroczystości. Wykonywanie w takt muzyki takich elementów musztry jak ruszenie, zwroty, włączenie, zatrzymania wymaga koncentracji w utrzymaniu rytmu, ważnego słuchania komend oficera prowadzącego, a wreszcie sporo wysiłku fizycznego. Pamiętam swoje czas występowania po oddziałach reprezentacyjnych. Nieważne, że jest się zawodowcem, to i tak to, że obserwują żołnierze kamery, obserwują koledzy, przełożeni, robi straszliwe wrażenie. Także zazdroszczę im, ale jednocześnie doceniam ich wysiłek. To jest naturalnie uroczysta zmiana wart, ale pamiętajmy, że warta honorowa przy grobie nieznanego żołnierza jest trzymana 24 godziny na dobę, bo też jest to panteon narodowy. Grób nieznanego żołnierza od listopada 1925 roku pod arkadami Pałacu Saskiego. O paradoksie, tylko te arkady pozostały. Cały pałac został wysadzony przez Niemców, ale żołnierz niemiecki, który miał zadanie podłożenie ładunków, najwyraźniej miał pewien szacunek do nekropolii. Wiedział, że to jest grób nieznanego żołnierza. I akurat tego fragmentu kolumnady nie wysadzono. Na posterunku honorowym stanie dziś 16 wyróżnionych żołnierzy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. A oto oni, szeregowy Tomasz Brzeziński i szeregowy Damian Popowicz z Wojsk Lądowych. Starsi szeregowi Piotr Grudniak i Daniel Kujda z Sił Powietrznych. Starszy marynarz Paweł Mroszczyk i marynarz Paweł Grzegorzak z Marynarki Wojennej. Szeregowi Paweł Bogusowski oraz Cezary Łasicki z dowództwa garnizonu Warszawa. Starsi szeregowi Grzegorz Obarski i Mateusz Grzegorzewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Z wojsk specjalnych starsi szeregowi Mariusz Szyszko oraz Paweł Kowalik. Z Żandarmerii Wojskowej starszy szeregowy Maciej Grzeląska i szeregowy Maciej Borowski.
a z Wojsk Obrony Terytorialnej szeregowy Arkadiusz Gomula i szeregowy Patryk Grzelka. Z posterunku schodzą żołnierze dowództwa garnizonu Warszawa. Starsi szeregowi Paweł Sieczko oraz Mateusz Rusin. Zmiany żołnierzy na posterunku dokonał porucznik Grzegorz Kudyk. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, przemówienie z okazji Święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Szanowna Pani Marszałek Sejmu, Szanowny Panie Marszałku Senatu, Szanowni Państwo Premierzy, nasi dostojni goście, sojusznicy na czele z sekretarzem stanu panem Mike'em Pompeo, Szanowni Państwo Ministrowie, posłowie, senatorowie, szanowni panowie generałowie i komendanci, panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, cywilni pracownicy wojska, wszyscy szanowni państwo, drodzy rodacy. Setna rocznica wielkiej wiktorii warszawskiej i święto Wojska Polskiego. Jakże ważny to dzisiaj dzień, w którym dziękujemy za służbę naszym żołnierzom, oddajemy hołd wszystkim poległym za ojczyznę, ale także i wspominamy tamten trudny, dramatyczny czas, ale zarazem jakże wielki i w historii naszego kraju znaczący, a także i w jakimś sensie można powiedzieć piękny, bo bolszewicka nawała miażdżyła wtedy Polskę. Pożoga, śmierć, gwałt, rozpacz, strach, przerażenie, spadek morale w społeczeństwie i wśród żołnierzy. Przegrana wydawała się nieuchronna. Wielu uważało, że to, co się stało, nie da się już odwrócić i że Polska padnie pod ciosami sowieckiej Rosji, Armii Czerwonej, że komunizm niesiony ze wschodu ogarnie nasz kraj i dalej zaleje Niemcy i całą Europę.
ale byli tacy, którzy nie zwątpili. Byli tacy, którzy cały czas pracowali, by ojczyznę ratować. Byli wielcy przywódcy, ojcowie dopiero co odzyskanej niepodległości. Byli wielcy dowódcy wojskowi na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Był Wincenty Witos, który stworzył wtedy na prośbę naczelnika państwa rząd obrony narodowej. Rząd, w skład którego weszły wszystkie stronnictwa parlamentarne. Rząd, który był rządem ponad politycznymi podziałami. Był rządem ratowania państwa. W tamtych jakże trudnych dniach, kiedy bolszewicy stali na przedpolach Warszawy, oni zdecydowali się wziąć odpowiedzialność za losy państwa i społeczeństwa w swoje ręce. Od strony administracyjnej, jakże trudnej wtedy sytuacji, kiedy trzeba było zaopatrywać wojsko, kiedy trzeba było zapewnić transport, kiedy trzeba było Polskę także i ratować od strony dyplomatycznej. Traciliśmy wtedy Zaolzie, przegrany plebiscyt na Warmii i Mazurach, niepokoje na Śląsku, które w efekcie skutkowały drugim powstaniem śląskim. Właśnie w sierpniu 1920 roku. Trudno sobie to wszystko wyobrazić dzisiaj. Dramatyczna sytuacja. A jednak dali radę. Co za piękny przykład. Właśnie ponad podziałami politycznymi, bohaterstwem, wezwaniem całego narodu, niezależnie od przekonań, do obrony Rzeczypospolitej. Szli chłopcy z polskich wiosek, wzywani odezwą Wincentego Witosa. Zaciągali się do wojska, chwytali za broń. Za broń chwytały nawet dzieci, po to, by bronić Polski, by bronić Warszawy, by bronić świata naszych wartości, chrześcijaństwa, naszej tradycji. I doszło do tej, jak mówi wielu historyków, jednej z absolutnie najważniejszych bitew w dziejach świata. Bitwy warszawskiej. Dzięki genialnemu manewrowi marszałka Józefa Piłsudskiego, generałów Tadeusza Rozwadowskiego wtedy, Edwarda Rydza-Śmigłego, Józefa Hallera, to oni poprowadzili wtedy polską armię. Tamta kontrofensywa z Nadwieprza przeszła do legendy. Uczą o niej w szkołach wojskowych na całym świecie. Genialny manewr, który przełamał front i doprowadził do okrążenia, do wyjścia na tyły rozciągniętych sowieckich linii. I pognali Sowietów z powrotem na wschód, przechylając szale tamtej wojny nagle w kierunku polskiego zwycięstwa z całkowitej, jak się wydawało, przegranej. Łzy wzruszenia stają w oczach, jak sobie człowiek o tym pomyśli. I trudno sobie dzisiaj to wyobrazić. Niektórzy nazwali to potem cudem nad Wisłą. Jakiś cud z pewnością był. Cud geniuszu, cud opieki, opatrzności nad naszym krajem i nad naszym narodem. Byliśmy wtedy mężni, odważni, ponad wszelką miarę. Walcząc przecież na różnych frontach, bo i na tym przeciwko bolszewikom, i zaraz później w drugim powstaniu śląskim, które jak podają historycy, zaskoczyło Niemców sprawną organizacją i rozmachem.
byli pewni, że w tamtym trudnym dla Polski i Polaków czasie Polacy nie dadzą rady się zmobilizować, nie dadzą rady zapewnić siły militarnej, a daliśmy radę. Tak, to był cud. To był cud tamtego czasu, to był cud męstwa polskich żołnierzy, to był cud bohaterstwa naszego narodu, naszych sojuszników, bratnich narodów, Łotyszy, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów wspierali nas wtedy. Wspierały nas także i samoloty pilotowane przez pilotów ze Stanów Zjednoczonych, z 7 eskadry imienia Tadeusza Kościuszki. Zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy dzięki determinacji, dzięki wierze, dzięki nieprawdopodobnemu, niewyobrażalnemu samozaparciu, a także dzięki rozpaczy, dzięki woli przetrwania, dzięki wściekłości, a także woli pomszczenia wszystkich pomordowanych i poległych. Wiedzieli nasi przodkowie już wtedy, co to znaczy sowiecka inwazja, co to znaczy sowiecka niewola. Wiedziały o tym pokolenia, które powtarzały sobie, co to znaczy być zesłanym na Sybir, co to znaczy ulegać rosyjskiej katordze. Ta stosowana przez bolszewików była tak samo, a często i bardziej straszna niż ta, którą wcześniej stosował carat. Chcę Państwa poinformować, że właśnie dla pamięci wszystkich tych, którzy cierpieli na wschodzie, wszystkich tych, którzy byli zesłani, wszystkich tych, którzy byli tam maltretowani przez bolszewików na Syberii, podpisałem dzisiaj ustawę o rekompensacie dla tych, którzy w latach 1936-1956 byli deportowani przez władze Związku Sowieckiego. Cześć pamięci wszystkich tych, którzy poginęli i pomarli. Ale pamięć, i chociaż to symboliczne zadośćuczynienie dla tych, którzy jeszcze żyją i są między nami. Mówię o tym święto Wojska Polskiego, bo wielu z nich było polskimi żołnierzami. Wielu z nich walczyło w szeregach polskiej armii na wschodzie. Wielu z nich walczyło w szeregach polskiej armii na zachodzie. Wszyscy dążyli do wolnej Polski. Dziś dzięki bohaterstwu naszych przodków ją mamy. Podkreślam to za każdym razem. Nie byłoby dzisiejszej Polski, gdyby nie te wszystkie wiktorie, gdyby nie bohaterstwo na kartach historii zapisane, które przekazujemy młodym pokoleniom, mówiąc o tym i ucząc ich, co to znaczy nie mieć Polski, co to znaczy nie mieć ojczyzny, co to znaczy walczyć, przelewać krew. Ta Polska poznaczona jest krzyżami, ta Polska ufundowana jest na krwi pokoleń, które o nią walczyły. Wiedzą to doskonale także i dzisiejsi polscy żołnierze. Wiedzą to doskonale i dlatego z podniesioną głową służą dzisiaj ojczyźnie, ciesząc się tym, że jest wolna, ciesząc się tym, że jest suwerenna, ale wiedząc o tym, że niepodległość, wolność, suwerenność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba ją pielęgnować, trzeba o nią dbać i trzeba być gotowym jej bronić. Dziękuję wam, żołnierze, za to z całego serca. Dziękuję waszym najbliższym. Dziękuję wszystkim także i cywilnym pracownikom Wojska Polskiego. Dziękuję za wierną służbę dla Polski i w Polsce, i poza jej granicami.
Dziękuję za to, że gdy trzeba, umiecie wraz z sojusznikami, dzisiaj z Sojuszu Północnoatlantyckiego, stawać i walczyć. Także za wolność innych, broniąc ich, broniąc pokoju. Broniąc spokoju i możliwości spokojnego życia, także dla innych narodów. Reprezentując Rzeczpospolitą, ale dbając tym samym także i o nasze bezpieczeństwo. Dając bardzo często przykład męstwa, odwagi i dobrego wyszkolenia. Dziękuję wam za to z całego serca. Dziękuję wam za to, jak służycie ojczyźnie i jakie świadectwo o polskim żołnierzu dajecie na całym świecie. To właśnie dzięki waszemu męstwu, dzięki waszej służbie, dzisiaj w naszym kraju obecni są nasi sojusznicy i są z nami na tej uroczystości. Dzisiaj także i wojska państw NATO, w szczególności Armii Stanów Zjednoczonych, wspierają nas także na terenie naszego kraju, po to, by Polska była jeszcze bezpieczniejsza, po to, by dawać także i świadectwo sojuszniczej siły, świadectwo, które odstrasza wszystkich ewentualnych potencjalnych napastników. Odstrasza skutecznie i dzięki temu jesteśmy bezpiecznym państwem, możemy żyć spokojnie i możemy się rozwijać. Ale tak jak powiedziałem, to także zasługa poprzednich pokoleń, wszystkich tych, którzy za Polskę przelewali krew, wszystkich tych, którzy niezłomnie bronili i walczyli o wolność, o niepodległość, o suwerenność. Chwała bohaterom Bitwy Warszawskiej, chwała polskim żołnierzom, chwała wszystkim naszym sojusznikom. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska, niech Pan Bóg ma Polskę i Polaków w swojej opiece. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naszych sojuszników. Dziękuję. Było to przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, Andrzeja Dudy. Za chwilę ceremonia złożenia wieńca od narodu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wojska Polskiego składa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i towarzyszą mu marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, a także minister obrony narodowej, a także najważniejsi dowódcy w Wojsku Polskim.
Śpi kolego. Utwór, który w takich sytuacjach brzmi szczególnie. Wspominamy stulecie Bitwy Warszawskiej, tych wszystkich, którzy polegli. A pamiętajmy, że Bitwa Warszawska wprawdzie zatrzymała nawałę przeciwnika, ale jeszcze o niczym nie rozstrzygała, bo ten przeciwnik nie został rozbity. Dopiero kolejne działania, bitwa, właściwie cała operacja niemeńska, rozstrzygnęły tak naprawdę o losie wojny polsko-bolszewickiej. Pamiętajmy o bitwie pod Komarowem, która jakby unieszkodliwiła ten południowy front, czyli armię konną Siemiona Budionnego. Bez tamtego zwycięstwa no te dwie armie, Tuchaczewskiego i Budionnego, mogłyby się połączyć, nawzajem wspierać. To zostało rozcięte. Wiele zatem epizodów doprowadziło do de facto zawieszenia broni w październiku 1920 roku, a później do zawarcia w marcu 1921 roku traktatu ryskiego. Wyjątkowo trudna wojna w trudnym okresie, z trudnym przeciwnikiem, bez zaplecza finansowego, przemysłowego i jeszcze z trudami poprzedniej, dwa lata wcześniej zakończonej wojny światowej, której, jak pamiętamy, wzięło udział po stronie różnych zaborców około 3 milionów Polaków. Brzmiała pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, czyli fragment marsza pierwszej brygady, najsłynniejszej pieśni Legionów Polskich. Śpiewali wszyscy uczestnicy uroczystości. Do defilady, ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo, maszerować. Zwykle słyszeliśmy tylko śpiewający chór. No jest to wtedy bardziej estetyczne, ale chodzi tu o pewien rodzaj spontaniczności i poczucia jedności żołnierzy. Zawsze piosenka była z żołnierzem. Pomagała maszerować,
wzmacniała ducha, podnosiła na duchu, pozwalała się na chwilę odłączyć od trudów życia. Także ja ze swoich czasów pamiętam, że też śpiewaliśmy. Moja ulubiona to było O mój rozmarynie. Przegrupowanie do defilady. Tak, szanowni państwo, wojsko przegrupuje się na tak zwaną podstawę do defilady, czyli miejsce, z którego pododdziały ruszą, żeby zaprezentować się przed dzisiejszymi obserwatorami, dostojnikami na uroczystości. Maszerują wszystkie pododdziały biorące udział jako asysta łącznie ze szwadronem kawalerii oraz grupa rekonstrukcyjna. Ale o tym powiemy w stosownym momencie. Wracając, panie redaktorze, do tego czasu, w którym odbyła się w ogóle wojna 1920 roku. Nie to miejsce, nie ten czas, brak zaplecza przemysłowego, finansowego, brak uzbrojenia. Wojna pierwsza, która się skończyła, niezgrane wojsko. Tutaj chwałę należy chyba oddać honor między innymi Francuzom, którzy przysłali nam po I wojnie światowej 9 generałów, kilkudziesięciu pułkowników, prawie chyba 200 albo 400 majorów, 400 poruczników, którzy to oficerowie szkolili i spróbowali wyszkolić polskie wojsko. Jednym z najbardziej znanych wśród nich był później generał de Gaulle, wtedy jeszcze porucznik, który był instruktorem w dawnej szkole w Rembertowie, Gwardii Carskiej. Podobno świetnie znał historię Polski i przedstawiał właśnie historię Polski swoim kolegom podczas wykładów, instruktaży. Na pewno obecność oficerów francuski miała pewny wpływ na podniesienie morale, że nie jesteśmy zupełnie osamotnieni, bo poczucie osamotnienia mogła Polska wtedy mieć. Liga Narodów szalenie nas recenzowała i wszelkie ofensywne działania traktowała jako sprzeczne ze swoimi zaleceniami. Wiadomo, że po konferencji SPA wiedzieliśmy, że linia Kerzona jest tą granicą na wschodzie, za którą nie wolno nam pójść. Na szczęście wtedy pewna polityka faktów dokonanych rozszerzyła terytorium II Rzeczpospolitej. A sama sytuacja związana z transportami uzbrojenia czy amunicji, którą chcieliśmy pozyskać chociażby z Węgier, utrudnienia na granicach, brak możliwości dostarczenia tego na czas. Zresztą pan w początkowej części relacji przekazał, czy część amunicji z Węgier dotarła dosłownie na dzień przed bitwą warszawską. No bo propaganda bolszewicka, która jakoś nie potrafiła złamać polskiego ducha bojowego, docierała do społeczeństw zachodnich i tam postrzegano Rosję sowiecką, jeszcze nie sowiecką, jeszcze nie radziecką, bo jeszcze nie było tej nazwy, no ale bolszewicką w każdym razie, jako uosobienie państwa robotnika, więc czegoś sprawiedliwego. Nie znali tych wszystkich okrucieństw, które w czasie rewolucji, w obronie rewolucji popełniała władza ówczesna. W związku z tym też patrzono na tym dosyć idealistycznie, a konsekwencją tego było właśnie niedopuszczenie transportów broni i amunicji do Polski. Udało się przedrzeć tej węgierskiej amunicji do Skierniewic, dosłownie na 3 dni przed bitwą warszawską. Rozpoczęła się defilada, na czele dowódca uroczystości pułkownik Leszek Szcześniak, za nim żołnierze niosą flagę narodową i pododdziały stanowiące asystę honorową na dzisiejszej uroczystości. Pierwszy maszeruje pododdział reprezentujący wojska lądowe. Dowódcą jest porucznik Jakub Stępniak. Następnie maszeruje pododdział w lotniczych mundurach. Dowodzi nimi kapitan Maciej Marczyk.
za lotniczymi mundurami widzimy Wojska Obrony Terytorialnej, żołnierze z charakterystycznymi oliwkowymi beretami na głowie. To jeden z najmłodszych rodzajów sił zbrojnych. Żołnierze Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dowodzi kapitan Marek Kowalski. I pododdział Żandarmerii Wojskowej. Maski, bo nie widzę, bo zauważyłem chyba wśród żandarmów dziewczynę. Ale niestety nie jestem pewien. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy żołnierze, jak jeżeli realizator to pokaże, mają zwrócone głowy w prawo, ale pierwszy w prawej czwórce, w pierwszej czwórce nie patrzy, patrzy na wprost. To jest tak zwany kierunkowy. On musi utrzymać kierunek od dowódcy i nie zgubić, żeby pododdział nie szedł wężykiem. Każdy żołnierz szyku ma swoją rolę. Ostatni żołnierz w kolumnie, po lewej stronie, my go najczęściej nie widzimy, to jest tak zwany zamykający. Największy problem zawsze w defiladzie, we wszystkich sytuacjach podczas marszu, to jest wyrównanie czwórek. Czyli maszerowanie, patrzenie w prawo, tak żeby te czwórki gdzieś tam nie chwiały się, były prostopadłe do kierunku marszu. No i teraz najpiękniejsze konie polskiej kawalerii, szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Ze składu pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego i widzimy również włączające się do defilady pododdziały rekonstruktorów. Ja szczerze zawsze podziwiam zapał tych ludzi. Tyle czasu, tyle uwagi, ile trzeba poświęcić, żeby zebrać te artefakty, żeby je naprawić bądź odtworzyć już prawie 100 lat po tych zdarzeniach, do których się odnoszą, które próbują zaprezentować. Pierwszy pododdział rekonstruktorów w mundurach historycznych prowadzi porucznik rezerwy Zbigniew Kowalski, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej. To pododdział członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej kultywujący tradycję 4. Pułku Legionów. W kolumnie maszerują także przedstawiciele Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych na czele z Krzysztofem Zającem. Rekonstruktorzy występują w podstawowym ubiorze wojskowym po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku. No i ciekawy pojazd nam się pojawił. To jest pojazd pancerny konstrukcji polskiej oparty na Fordzie T amerykańskim, skonstruowany przez inżyniera Tańskiego, dosłownie w trakcie już wojny 1920 roku. W szybkim czasie wyprodukowano około 40 kilku tych pojazdów i wszystkie właściwie wzięły udział w Bitwie Warszawskiej i w działaniach 1920 roku. Co ciekawe, inżynier Tański był później bardzo znanym konstruktorem polskich samochodów CWS. Niestety żaden z nich nie zachował się. Znam jednego rekonstruktora, który ma dwa. Centralnia Wytwórnia Samochodów. Świetne samochody, jak na owe czasy. Tak.
Także mieliśmy bardzo zdolnych ludzi, którzy w tak trudnej sytuacji politycznej, gospodarczej, finansowej potrafili coś stworzyć. Bo oprócz tego pojazdu, oczywiście w działaniach 1920 roku, największą rolę odegrały czołgi Renault FT-17 z armii generała Hallerego, których mieliśmy wtedy 120 i byliśmy czwartą potęgą pancerną na świecie. Wyprodukowane w 1917 roku pojazdy były w miarę nowoczesne. Brały później udział również w wojnie obronnej 1939 roku. No niestety tam już były przestarzałe, nawet do niezbyt nowoczesnego, w stosunku niezbyt nowoczesnego sprzętu niemieckiego. Przed chwilą widzieliśmy, że dowódca garnizonu Warszawa złożył prezydentowi meldunek o zakończeniu defilady. A to oznacza, właśnie, że pan prezydent uda się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i złoży tam wiązankę. Wracając jeszcze do uzbrojenia, o którym zaczęliśmy mówić, bo mnie jako wojskowego to szczególnie nurtuje i dotyka historycznie. Nie zazdrościłem, czy nie zazdrościłbym bycia dowódcą w tym czasie komukolwiek, w sytuacji, kiedy w uzbrojeniu mieliśmy chyba 7 albo 8 typów karabinów piechoty o kalibrach od 6,6 mm, notabene karabiny Arisaka, japońskie, które były na wyposażeniu tzw. Polskiej Dywizji Syberyjskiej, Mausery, Mosiny, każdy innego kalibru, więc nierzadko zdarzało się, że gdzieś w miejsce działań docierała amunicja, tylko która nie pasowała do broni. No tak, ale to troszeczkę jest też egzemplum tego, że Polska była scalona z trzech zaborów, prawda? Trzy różne systemy prawne, pewne przyzwyczajenia. No w zaborze austriackim na przykład ruch odbywał się lewostronny na ulicach, więc jakby też trzeba było przestawić mentalnościowo. To się udało w bardzo krótkim czasie. To był pewien fenomen organizacji państwa polskiego, które nie dość, że się odrodziło, to jeszcze musiało natychmiast toczyć wojnę i to na kilku frontach, bo przecież wtedy, kiedy toczyła się Bitwa Warszawska, jednocześnie mieliśmy sytuację na Górnym Śląsku, trudną, związaną z drugim Powstaniem Śląskim, no, a o Zaolziu też wspominał między innymi jeden z naszych ekspertów. Krótko mówiąc, no, trzeba było koordynować wiele działań. Proszę Państwa, ale tak samo wiele jest sposobów na uczczenie tej wspaniałej rocznicy, setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ja chciałbym polecić Państwu takie trzy programy Telewizji Polskiej. To za chwilę, poczekajmy jeszcze moment, bo prezydent w drodze do pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, tego pomnika zamykającego jakby plac, w drodze do złożenia wiązanki kwiatów przed tym pomnikiem jeszcze rozmawia z kombatantami. Kiedy ja patrzę z kolei na rekonstruktorów, to zdaję sobie sprawę, że właściwie bez tych ludzi pełnych zapału i poświęcenia nie dałoby się odtworzyć wielu spraw, przeprowadzić wielu spektakli. Dzisiaj taki wielki spektakl będziemy mieli na Stadionie Narodowym. I nagrać wielu filmów historycznych. Oczywiście. Fabularnych o tym okresie. Marszałek Piłsudski zadumany, wyniesiony na cokole ponad placem. Pan prezydent wraz z małżonką, z ministrem obrony narodowej, z marszałkami Sejmu i Senatu w tej chwili. Dowódcą garnizonu, szefem sztabu generalnego zbliżają się do pomnika. Te obchody rozpoczęły się już wczoraj. Myśmy wspominali o otwarciu w Sulejówku Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wczoraj ono oficjalnie zostało otwarte. Wiele innych wydarzeń dziś o 9.30 w Ossowie. Jeżeli oprócz Warszawy takie dwie miejscowości, Radzymin i Ossowo, Radzymin przechodzący z rąk do rąk i Ossów, to są te dwa miejsca, które powinniśmy koniecznie kojarzyć w związku z Bitwą Warszawską. Dzisiaj o 9.30 msza święta z udziałem Episkopatu Polski. Dzisiaj też uroczystości w Radzyminie na cmentarzu radzymińskim. Często mi się zdarza, że tam uczestniczę, piękne uroczystości w pięknym otoczeniu. Jutro też niedziela, 16 sierpnia, też
o 13 i 17 w Domu Spotkań z Historią. Będą się spotkania pod tytułem powieści z Kresów od Czarnobyla, Wołodarki do Zadwórza i Dytiana. Jeszcze usłyszeliśmy sygnał trąbki wzywający do uwagi, bo to będzie ten moment złożenia wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wtedy naczelnika państwa, chociaż on na te kilka dni złożył dymisję pisemną na ręce premiera Witosa na wypadek klęski, aby można było błyskawicznie powołać nowe władze. Ale przede wszystkim jako wódz naczelny. Wojska Polskiego.